Jaką rolę może pełnić mech w ogrodzie? Najczęściej jest to wróg ludzi, którzy chcą mieć piękne, wypielęgnowane trawniki. Ale tymczasem okazuje się, że trawnik mszysty też może być ozdobą. Ale mamy jeszcze inne zastosowanie mchów. Otóż dawno, dawno temu, kiedy na świecie rządzili panowie szlachta różnych kategorii, robiąc sobie parki na modną, kiedyś modę ogrodów angielskich, stawiano sobie w nich sztuczne ruiny, które po pewnym czasie, patynując się, także porastając mchami, przydawały na przykład takiemu ogrodowi lat. Bo ktoś, kto dopiero co taki ogród stawiał, mógł dowodzić, że to są ruiny starożytnego pałacu, jego tam przodków. Chociaż nierzadko miewały kilka lat czy kilkanaście. I tu trafiliśmy na taką naturalną ruinę. W dalszym ciągu jesteśmy w rejonie Imielina, żeby pokazać, że taka właśnie ruina, która podległa spontanicznej sukcesji mszystej, może być wspaniałą inspiracją dla osób, które także mniejsze lub większe ogródki posiadają i mogą sobie coś podobnego u siebie wybudować, a potem już się nie martwić o pielęgnację tego czegoś, bo zawsze będzie ładnie wyglądało i nawet, powiedzmy, stwarzało jakiś klimat. Prątnik srebrzysty Bryum argenteum. Mszaki powracają do ogrodów. Obecnie staramy się ich jak najwięcej wprowadzić po prostu w sposób celowy. Czasami, ja bym nawet powiedział, że nierzadko wystarczy tylko poczekać i nic nie robić. Tak jak wspomnieliśmy, dawno, dawno temu mszaki po prostu właśnie w tym sposobie do ogrodów trafiały. Dzisiaj moda na mszaki w ogrodach jest swego rodzaju powrotem do przeszłości. Ale wspomnijmy również i to, że w pewnych krajach, na przykład w Japonii, bardzo modne są ogrody, które od samego początku składają się tylko z eksponowanych różnych ciekawych gatunków lokalnej bryoflory, czyli mszaków. A zatem wprowadzając sobie mech do ogrodu, można mieć również cząstkę drugiej czy tam którejś kolejnej Japonii. Tortula ruralis. Poprzez gwiaździste łodyżki znany pod nazwą angielską Star Mouse. Stoimy sobie przed jednym z takich obiektów, których pełno na Śląsku. Jest to po prostu omszała ściana wiaduktu kolejowego. Innych miejsc równie omszałych nie brakuje w naszych miastach, miasteczkach, powsiach i gdzieś tak, gdzie nawet ludzie już nie mieszkają albo kiedyś mieszkali, a teraz, jak to powiadają, diabeł mówi dobranoc, a i to nie codziennie. Takie obiekty bardzo często są omszałe, no i wtedy uważa się, że no jest to niepiękne, trzeba to oczyścić, wypucować i tak dalej. Ale ostatnio pojawiła się moda, że należy o to dbać i pilnować, żeby było jak najbardziej omszałe. Szczególnie oczywiście moda taka panuje na zachód od Odry, no można by powiedzieć praktycznie do Pacyfiku. Ale o to chodzi. Otóż mszaki pełnią bardzo, bo o nich tutaj mowa, pełnią bardzo ważną rolę ekologiczną. Zazwyczaj za zielone płuca uważa się drzewa, uważa się trawniki, a tymczasem niepozorne mszaki prawdopodobnie produkują więcej tlenu dla naszego środowiska niż wszystkie drzewa i trawy razem wzięte. Ponieważ mogą zajmować o wiele większe powierzchnie, przyjmuje się, że hektar trawnika jest równoważony przez 5 dużych drzew. A mszaki
jakby podsumować te wszystkie kępki, które gdzieś tam sobie rosną, czy to na ścianach, czy w szczelinach murów i jak razem to wszystko dodać, to kto wie, czy być zamiast powiedzmy, że jeden hektar trawnika, to byłoby na przykład, byśmy gdzieś w takiej okolicy znaleźli, dajmy na to, 5 hektarów muszaków. Stąd też nie trzeba, tak jak to się robi gdzieniegdzie, budować specjalnych ścian, specjalnych konstrukcji, które mają ułatwiać rozwój muszaków i pełnić rolę filtrów. To już też się robi i kosztuje dość drogo, a tymczasem nierzadko wystarczy poczekać, czasem kilka lat, czasem kilkanaście, albo stymulować zasiewanie mchów. Są również dostępne przepisy, jak to zrobić nawet na takich powierzchniach, a co więcej, można sobie później z takiego miejsca zrobić piękne graffiti, jakieś inne instalacje plastyczne, nawet dzieła sztuki. Nawet robi się w tej chwili małą architekturę ogrodową, właśnie czasem kamyk na szpikulcu z jakimś tam dodatkiem i zostawia się go właśnie po to, żeby omszał i żeby właśnie był zielonym akcentem w ogrodzie. Już nie wspomnę o konkretnych rzeźbach wielkich artystów, no, które kosztują już oczywiście tak, jak to wielki artysta by sobie zaśpiewał, gdzie no, kilka minimalnych pensji krajowych byłoby za mało na jedno dzieło sztuki. Wspomnijmy teraz o dodatkowej roli mszaków w środowisku. A zatem po pierwsze, również poza tym, że robią co robią, jako rośliny, również są w stanie wyłapać mnóstwo kurzu, pyłu, który także unosi się przez cały rok w atmosferze. I nawet jeśli zimą nie produkują tlenu, pięknie kumulują nam ten kurz, który potem ewentualnie zużywają sobie jako swój nawóz, nierzadko mineralny, do lepszego rozwoju. W mieszkaniach mchy mogą pełnić rolę naturalnych nawilżaczy i również buduje się specjalne instalacje, które ułatwiają życie mchów w takim tradycyjnym, normalnym mieszkaniu. Niekoniecznie trzeba posiadać zimowy ogród, czy tak przydomową cieplarenkę, w której te mchy będą nam rosły. Przyglądając się takiemu omszałemu fragmentowi naturalnej ruiny, no, dom nie miał szansy, bo nad nim poprowadzono linię energetyczną i zapewne bardzo, bardzo dawno temu go zburzono. Ale możemy sobie zadać pytanie, jak długo trzeba czekać, aby podobny efekt uzyskać w ogrodzie, który sobie założymy dziś. No, powiedzmy, stawiamy sobie kamień i czekamy, aż on porośnie mchami. Powiem krótko, nierzadko wystarczy poczekać 2-3 lata i już jakiś mech nam się pojawi, no a potem, jak to mówią, lawina będzie narastać i obiekt będzie coraz bardziej zielony i coraz bardziej piękny. Co więcej, może się nawet okazać, że gatunki nam się będą wymieniać, względnie pojawiać ciągle nowe. No i teraz, co my tutaj mamy? Te same gatunki mchów wyrosły i na pieńkach, i na kamieniach. Takie bardzo tutaj ładnie zwisające i odstające kawałki, to taki mech, który no, niestety nie jestem go w stanie nazwać po polsku, po łacinie nazywa się Eurynchium hyans. Taki mech, on po prostu wyrośnie prawie wszędzie. Natomiast w jego cieniu bardziej ciemnozielony mech nazywa się krótkoszorstki Brachytecium rutabulum. Gdzieś go tutaj znajdziemy i pokażemy za chwilę. I ten sam mech wyrasta sobie i na pieńku, i na murku, bo jak mówimy, ani pieniek, ani murek nie jest mu do życia, do szczęścia potrzebny. On tylko musi się czegoś czepić, a resztę sobie załatwia sam, bo wody ma, sole mineralne, jakieś tam z powietrza nawet mu zlecą, no a słoneczko, powiedzmy, dwutlenek węgla w powietrzu jest, a zatem żyć, nie umierać. I teraz pojawia się poważne pytanie, jak sobie coś takiego przenieść do ogródka. No, czasami właśnie, wystarczy mieć podobne warunki siedliskowe, czy tam jakieś mniej lub bardziej zacienione, wilgotne miejsce, przyjechać choćby tutaj, wziąć, nie wiem, 20-30 cm kwadratowych
jakiejś tam powierzchni tego mchu, taką kępkę na przykład zerwać, ja tego oczywiście teraz nie zrobię, i powiedzmy przynieść, przyczepić, przymocować na jakąś szorstką powierzchnię i zapewne nawet nie zauważy ten mech, że akurat zmienił sobie adres zameldowania. Oczywiście troszkę polewać, no i pilnować, żeby nie było zbyt ostrego słońca, a potem to już sobie będzie narastał, a dziura, którą myśmy tu by sobie zrobili na przykład, ona bardzo szybko znowu zarośnie przez kolejne pokolenia tego samego gatunku, który tutaj pozostawimy. Znajdziemy się teraz prawdopodobnie w salonie mieszkania, w domu posesji, która właśnie w takiej omszałej postaci egzystuje sobie pod przesłoną. No i można sobie zadać pytanie, co trzeba zrobić, aby u nas w mieszkaniu muchy też jakoś wyrastały w charakterze oczywiście ozdobnym. To cóż, najprościej byłoby tolerować po pierwsze podwyższoną ciepłotę, podwyższoną wilgotność, tak aby oni stworzyć im takie warunki, jakie by miały w środku na przykład ciepłej czy tej plastarej pustki, bo niekoniecznie musi być ciepła. Może być na przykład taka chłodnawa, jak dajmy na to puszcza białowieska, że już nie wspomnę o augustowskiej z naszej Polski, Syberii. Z drugiej strony możemy sobie wydzielić pewne części domu w charakterze tak zwanych ogrodów zimowych, które często bywają cieplarniami, gdzie także mchy będą się znakomicie czuły i stwarzać jakiś klimatyczny nastrój. Że już nie wspomnę o tym, że na przykład mchy służą nam jako rośliny akwariowe i też pewne gatunki się w tym celu uprawia. Wszystkie one spełniają dokładnie taką samą rolę. Każda roślina zielona znaczy się. Produkują tlen, pochłaniają dwutlenek węgla, czasami gromadzą w swoich organizmach te zanieczyszczenia, które także mogłyby szkodzić naszemu zdrowiu i po prostu są, bo są i powinny cieszyć się naszą dobrą opinią. Eurynchium hyans. Przenoszenie mchów ze środowiska naturalnego do ogrodów wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem. Otóż nie chodzi o to, że mech nam się może nie przyjąć, bo raczej przyjmie nam się bez trudu. Problem polega tylko na tym, że szereg gatunków podlega w naszym kraju ochronie częściowej, a nawet ścisłej. Lista gatunków jest ogromna, wystarczy sobie wejść do internetu i ją przeczytać i dowiecie się, że są bardzo dziwne nazwy i nierzadko sami będziecie mieć problem z ustaleniem, co się pod tą nazwą kryje, jako i mnie się przydarzyło, aczkolwiek w znajomości botaniki jestem dość dobry. Dlatego zanim zdecydujecie się przenosić mszaki ze środowiska naturalnego do ogrodów, na początku sprawdźcie, co to jest, poczytajcie sobie, wyślijcie zdjęcia chociażby na portale społecznościowe i popytajcie się ludzi uczonych w piśmie, co to tak naprawdę jest. Czasami wystarczy po prostu zwrócić się do jakiejś uczelni wyższej, na przykład Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Tam akurat siedzi sobie taka pani Barbara Wojcik, która, jak to się mówi, oznacza to od ręki, nierzadko tylko po całkiem dobrym ogólnym zdjęciu. Nie musi mieć okazu realnego. Krótkoszorstki Brachytecium rutabulum. Zdamy się na łód szczęścia, ten gatunek może nam się pojawić jako pierwszy. Nazywa się pędzlik dachowy Tortula muralis. We'll be right back.
No i kolejne pytanie, jaki to ma w ogóle sens, jaki to ma pożytek? Są to w pewnym sensie dobre praktyki, ponieważ te rośliny mnożą się w miarę łatwo, szczególnie gatunki, nazwijmy to pospolite, jeżeli nie polujemy na jakieś super rzadkości, że musimy mieć u siebie to, co ewentualnie w naturze rośnie tylko gdzieś na szczycie Rysów, ale wystarczy nam to, co rośnie chociażby tu na tych ruinach bez problemu i w dużych ilościach. To wtedy to ma dobre praktyki, ponieważ zawsze mamy wokół siebie jakiegoś producenta tlenu, jakiegoś regulatora, nawilżacz powiedzmy powietrza, kogoś, kto nam pochłania te substancje szkodliwe z naszego środowiska i robi to na pewno lepiej niż szereg gatunków roślin kwiatowych, które też uważa się za takie właśnie pochłaniacze szkodliwych substancji, bo jakby nie było, mech ma zawsze znacznie większą powierzchnię chłonącą niż, nazwijmy to, byle fikus, czy też inny modny obecnie skrzydłokwiat. No i proszę Państwa, gdzie możemy zobaczyć takie miejsca, gdzie muchów jest bardzo dużo? Otóż będąc nie tak dawno, czy w ubiegłym roku, już w ubiegłym roku i prawie 2 lata temu w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu zobaczyliśmy sobie takie połacie pokryte mchami, gdzie nie ma trawników, jest tylko mech, bo nic innego tam nie chce rosnąć. I jak się później okazało, nikt tam nigdy nic nie robi. One po prostu same sobie urosły i są tam także średnie gatunki chronione, chociażby na przykład drabik drzewkowaty, który po prostu jest, bo jest i jemu to wcale nie przeszkadza. Jeśli chodzi o środowisko naturalne, to mchy w lasach zajmują bardzo duże powierzchnie. Na przykład są całe bory mszyste. Chociażby nawet wystarczy, że przejście w Jaworznie, w Dolinę Żabnika, by zobaczyć te wielkie połacie mchów, gdzie nie ma nic innego, jest tylko mech. I te mchy właśnie, chociaż są bardzo pospolite, podlegają w Polsce ochronie prawnej, chociażby tylko dlatego, że no, przyjeżdżali jedni tacy z zachodu, kosili to wielkimi hektarami i wywozili do siebie, bo u siebie już tego nie mieli. Kiedy położymy sobie w ogrodzie różne kamienie, prędzej czy później porosną mchem. Czasami są to bardzo ciekawe i intrygujące gatunki. Ot na przykład tutaj na wapieniu mamy normalny mech, czyli jest zielony, ma puszkę zarodnionośną i wytwarza po prostu, no wygląda jak należy. Natomiast nie wiadomo, kto mu to zrobił, ponieważ po łacinie nazywa się Orthotrichum anomalum, czyli po prostu tak jakby troszkę taki szurpek niezbyt normalny. Kolejny kamień, na którym mamy większe skupisko mchów, także rodzaj wapienia, no ale w tym towarzystwie znajdziemy i tego naszego szurpka i znajdziemy jeszcze jakąś strzechwę, tortulę, a najważniejszy jest tutaj ten gatunek, nazywa się rozłupek. Po łacinie Schistidium crassipillum. Znaczy się tam w kluczach, mu tam różne inne nazwy dają, ale Barbara Wojcik jemu się dobrze przyjrzała i ja się z nią już kłócić nie będę, jako że ona profesor bryologii, czyli nauki o mchach. No i teraz gdzie coś takiego możemy zobaczyć? Praktycznie, jakby to powiedzieć, prawie każdy murek w każdym mieście, byleby miał trochę zaprawy wapiennej, na przykład betonowy krawężnik, zapomniany jakiś płot, betonowe jakieś ogrodzenie. Wszystko w takich miejscach te mchy najchętniej rosną. Tylko, jak to mawiał Henryk Quinto, trzeba umieć patrzeć, a tym filmem pokazujemy Państwu, na co zwracać uwagę. Kolejny gatunek, naprawdę pospolity, praktycznie w każdym mieście, czy to będzie kubka popiołu, czy to będzie jakiś właśnie kamyk zapomniany, kawałek betonu, murka. Tutaj mamy na przykład piaskowiec i występuje tutaj mech, który cechuje się tym, że posiada właśnie nitki, które trzymają puszkę zarodnionośną, znaczy się sety barwy purpurowej i z tego też powodu nazywa się zęboróg purpurowy, Ceratodon purpureus po łacinie. Naprawdę wystarczy tylko czasami rzucić okiem w byle krzaki i ten mech nam się rzuci w oczy.
Kolejny bardzo pospolity gatunek, także niemalże wszędzie się z nim spotkamy, na wszelkich możliwych murkach. Nazywa się Tortula muralis, czyli po prostu strzechwa dachowa. Do mchu z gatunku Tortula ruralis bardzo podobny jest mech, który ma piękną łacińską nazwę Didymodon rigidulus, czyli taki mech nieco uśmiechnięty, bym powiedział. Ja mówię, na pierwszy rzut oka są do siebie podobne, pewne szczegóły zapewne da się rozróżnić pod lupą lub mikroskopem. I tak by to powiedzieć, Barbara Wojcik Lokuta, causa finita, bo ona mi to oznaczyła z tego ogrodu. I proszę Państwa, kolejny mech, który z rzadka pojawia się w miastach. Ten mech nazywa się po polsku opończyk, nie wytwarza puszek zarodzionośnych. Po łacinie nazywa się Encalypta streptocarpa. Pojawia się, mówimy, a znika, dlatego że na przykład w Jaworznie większym jego skupiskiem były po prostu mury cmentarza ciężkowickiego przy ulicy Chełmuńskiego. No niestety ktoś pomyślał, że trzeba ten mur oczyścić z mchów, no bo nie będzie on przecież taki zielony. A gatunek spotykamy naprawdę rzadko w warunkach miasta. Jest zimowy dzień, ale to, przed czym stoję, to nie jest kawałek lodu. To po prostu instalacja pod tytułem pożegnanie z zamrażarką. Zmorą współczesnej cywilizacji w ogólności jest to, co ja elegancko nazywam dzisiaj osadami środkowego antropocenu. Kiedyś uważałem, że to górnego, no ale ostatnio dowiedziałem się, że antropocen jako okres w historii kuli ziemskiej został wyróżniony około 200 lat temu na właśnie sposób gospodarowania środowiskiem przez człowieka. No i wyliczono, że jak to mówią, kula 200 lat i będzie pozamiatane, bo wtedy mają się skończyć zasoby surowców pierwotnych. Bo tym już będziemy tylko skazani na wielokrotne przetwarzanie surowców wtórnych, chociaż kto wie, co tam jeszcze ktoś wymyśli. No i właśnie, jaki to ma związek z mchami? Otóż takie miejsca znajdziemy w naszym kraju w wielu, wielu regionach, nie tylko na Śląsku. I możemy sobie założyć, że im bardziej omszałe, bo właśnie mchy na tym się chętnie osiedlają, tym bardziej możemy datować je na okres sprzed 1 lipca 2013 roku. A jak wiadomo, jest to bardzo ważna cezura czasowa, no niemalże jak ten, to coś, powiedzmy, co wybiło nam dinozaury jako ewidentna granica, ponieważ to, co wylądowało z naszej działalności w środowisku naturalnym przed 1 lipca 2013 roku, możemy określać jako różnorodne formy ostrej akcji protestacyjnej przeciwko wysokim kosztom legalnego pozbywania się odpadów. No a teraz są to po prostu przeżytki przeszłości, świadomości i poczynaniach ludzi. Program finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.